Czy możemy mówić o szczęściu jako mieszkańcy Nysy w kontekście swojego bezpieczeństwa, a dotyczącego Nyskiej Tamy, która mogłaby nie wytrzymać potencjalnego zagrożenia powodziowego? Wszystko na to wskazuje, bowiem okazało się, że stara dylatacja najważniejszej budowli wodnej Opolszczyzny jest w tak złym stanie, iż trzeba ją będzie wymienić na długości 20, a nie jak dotychczas zakładano 2 km. W sierpniu ma zostać wydana nowa decyzja środowiskowa, co umożliwi Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej rozpoczęcie prac. A czas w przypadku tej inwestycji jest niezwykle cenny, bo o ile na powódź, miejmy nadzieję, się nie zanosi, to może dojść do innej katastrofy, oddanie prawie 400 milionów złotych Unii Europejskiej w przypadku niedotrzymania terminów wszystkich prac.